Witam Was gorąco w smakowitych daniach. W dzisiejszym odcinku zapraszam na pieczarki nadziewane serem Camembert, czyli świetną przekąskę na domowe imprezy, a także znakomity pomysł na kolację. Z oczyszczonych pieczarek odrywamy nóżki. Następnie nóżki pieczarek ścieramy na tarce o dużych oczkach. Obraną cebulę drobno siekamy, a ser Camembert kroimy na niewielkie kawałeczki. Na patelni z niewielką ilością rozgrzanego oleju rumienimy cebulę, często mieszając. Następnie wrzucamy starte pieczarki i wszystko chwilę podsmażamy. Pod koniec smażenia całość doprawiamy odrobiną soli, czarnym pieprzem i zdejmujemy z ognia. Do miski przekładamy podsmażone pieczarki z cebulką, dodajemy bułkę tartą, posiekaną natkę pietruszki oraz jajko. Wszystko jeszcze raz doprawiamy solą oraz pieprzem i dokładnie mieszamy. Tak przygotowanym farszem napełniamy kapelusze pieczarek, a na wierzchu umieszczamy kawałeczki sera Camembert. Pieczarki układamy w żaroodpornym naczyniu, wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza i zapiekamy około 20-30 minut. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.